Witam wszystkich, bracia i siostry, dobrze być tutaj. Ja chciałem się podzielić takim świadectwem odnośnie modlitwy. W 2018 roku, jak spotkałem Andrzeja na ulicy, to był pijany. Pijany, ja byłem nieposłuszny, miałem na sercu, żeby podejść do niego, byłem nieposłuszny i trwało to wszystko potem trzy lata. I zbór się modlił i ja się modliłem o niego. Trzy lata, bardzo długo. Andrzej był wczoraj tutaj u nas na śniadaniu, trzeźwy, ogolony, inny człowiek. Jest teraz w zborze zielonoświątkowym, chodzi na terapię, pracuje, ma społeczność tam z ludźmi wierzącymi, ale w każdym bądź razie chciałem powiedzieć, że trwaliśmy w modlitwie. Czasami zdarzało się zapominać, ale po trzech latach można było zrezygnować i powiedzieć, ach, taką drogę wybrał. 28 lat pił. 28 lat pił codziennie. To 3 lata to taki niedługi okres w sumie modlitwy o niego. A jest trzeźwy i wierzę, że wytrwa. Wierzę, że wytrwa. To jest takie świadectwo. I pojednał się z bratem, co też były ciężkie relacje, trudne relacje. Także naprawdę trwajmy w modlitwie. I mówię to tak samo do siebie, bo czasem człowiek zapomina i modli się o coś, coś nie przychodzi, a Pan Bóg ma swój czas. Józiu wczoraj powiedział, że Pan Bóg zawsze przyjdzie w odpowiednim czasie. Nam się wydaje, że za późno, a On przyjdzie w odpowiednim czasie. To tylko tyle.